Cześć kochani, jestem Izabel i dzisiaj porozmawiamy o wakacyjnym maratonie czytelniczym, czyli o inicjatywie, którą wymyśliły dziewczyny Karolina i Ola z kanałów Kambuk i Książkowy Freak. I właściwie nigdy nie brałam udziału w maratonie, a przynajmniej nigdy nie wytrwałam do jego końca, także stwierdziłam, że może tym razem chociaż się to uda, biorąc pod uwagę, że to jest maraton, który trwa kilka miesięcy, także mam troszeczkę więcej czasu do popisu. Teoretycznie maraton zaczynał się chyba 15 czerwca czy coś w tym rodzaju i trwa do końca sierpnia, ale ja oczywiście jak zawsze jestem opóźniona, więc zaczynam ten maraton dopiero teraz i stwierdziłam, że Anusz Widorec, ktoś z Was też bierze w nim udział albo macie ochotę rozpocząć go razem ze mną. Także przedstawię Wam jego zasady, książkę, którą ja wybrałam i mam nadzieję, że w następnych odcinkach będę Wam mówiła, jak mi idzie. I pewnie będę mówiła kilka słów na temat książek i tego, czy to był dobry wybór, czy nie. W maratonie mamy 6 kategorii. Pierwsza z nich to egzotyczna podróż, czyli książka, której autor bądź bohater pochodzą z innych krajów. I dziewczyny słusznie zauważyły, że większość książek, które na co dzień czytamy, mają bohaterów bądź autora z Ameryki Północnej, dlatego fajnie by było jakby wyjść z tego rytmu i przeczytać coś nowego. I ja tak trochę złamałam te zasady, ale nie do końca. W sensie wybrałam książkę Dzieci krwi i kości od Tomi Adeyemi i Zabijcie, nie mam zielonego pojęcia, czy ja to dobrze przeczytałam. W każdym razie jest to autorka amerykańsko-nigeryjska, której rodzice są emigrantami z Nigerii i która mimo, że wychowała się w Ameryce, to w trakcie dorastania zaczęły ją interesować jej korzenie i miejsce, z którego pochodzi jej rodzina. I to ma właśnie bardzo duże odbicie w książce, która jest właśnie jej debiutem. Są tam elementy magii, które magii bogów i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Wam tutaj spoilerowała za bardzo, bo na pewno nagram ten temat w filmik, które właśnie są oparte o wierzenia zachodnioafrykańskie bodajże, o ile się nie mylę. W każdym razie stwierdziłam, że to jest to odstępstwo, które chyba da radę zaakceptować i na razie nie żałuję. Druga kategoria to szybkie orzeźwienie, czyli powieść graficzna bądź książka do 250 stron, taka na jedno posiedzenie i na jedno chapnięcie. Jako, że nie mam żadnych powieści graficznych, to doszłam do wniosku, że w końcu sięgnę po książkę, która jest u mnie naprawdę od długiego czasu i przez kawał czasu uważałam autora za mojego totalnie ukochanego i ulubionego i muszę sobie przypomnieć, czy rzeczywiście jest to nadal aktualne. I chodzi o Księgę cmentarną Neila Gaimana. Mam tę książkę już tyle lat. Tak bardzo kocham tego autora i nigdy jej nie przeczytałam. Także stwierdziłam, że maraton to jest idealny moment na to, żeby nadrobić tę jakże karygodną czynność, jaką jest odłożenie jej na półkę na tyle lat banicji. Trzecia kategoria to spalone ramiona, czyli książka, która ma różową, czerwoną bądź pomarańczową okładkę. I tak patrząc na swoje ramiona, doszłam do wniosku, że idealną książką będzie Tropiciel, czyli drugi tom serii Pauliny Händel. I ona jest czerwono-czarna, ale to zależy, jak długo siedzimy na słońcu. A tak serio to wyszło bardzo przez przypadek, dlatego że właściwie zaczęłam słuchać audiobooka, który jest na Storytel, zaczęłam od pierwszego tomu i teraz właśnie jestem w trakcie drugiego, w trakcie Tropiciela i stwierdziłam, że to będzie takie małe oszustwo. Ale jakby coś, to mam jeszcze kolejną książkę, która ma czerwoną okładkę i którą bardziej podciąga mimo wszystko pod ostatnią kategorię, także jeszcze Wam o tym powiem. Także jeżeli tego nie można zaliczyć, to ja tutaj jeszcze dojdę. Czwarta kategoria to weekendowy trip, czyli książka, której autor bądź bohater są z sąsiadującego kraju i to oczywiście zależy od tego, w którym kraju mieszkacie. Ja jako, że mieszkam w Polsce, to jakby miałam trochę problem z wybraniem książki, dlatego że ani nie kojarzyłam zbyt dużej ilości autorów z tych sąsiadujących krajów i też nie przychodził mi do głowy żaden bohater, który z nich właśnie pochodzi. Dlatego poszłam tak troszeczkę na łatwiznę, ale mimo to mieszczę się w standardzie. Wybrałam książkę Silver, pierwsza księga snów Kerstin Gier, dlatego że czytałam i trylogię czasu. I ta trylogia bardzo mi się podobała, uważam, że to jest naprawdę świetna historia i bardzo przyjemnie przy niej spędziłam czas. To jest właśnie taka lekka młodzieżówka i stwierdziłam, że biorąc pod uwagę też opinie, które czytałam na temat Silver, istnieje prawdopodobieństwo, że ta książka też mi przypadnie do gustu i że przy niej też właśnie tak lekko, przyjemnie spędzę czas, czyli właśnie
jakby będzie to, czego oczekuję od książek w wakacje. Piąta kategoria to list w butelce, czyli absolutnie najtrudniejsza kategoria w tym maratonie, dlatego że jest to książka, która ma być z literatury faktu, a nie wiem, czy to o mnie wiecie, ale ja nie czytam literatury faktu. W sensie w swojej karierze czytelniczej przeczytałam 3 książki tego rodzaju, jedna była o Lasce, a 2 były o Rosji, także nie mam w tym zbyt dużego doświadczenia, jak widać. Ale udało mi się znaleźć na aplikacji Empik Go audiobook książki Chiny 5.0, jak powstaje cyfrowa dyktatura. I biorąc pod uwagę, że po pierwsze mam niesamowity sentyment do Chin i uwielbiam ten kraj, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że to, co tam się dzieje, to jest po prostu jakaś totalna abstrakcja. Biorąc pod uwagę te wszystkie aplikacje namierzające, te podsłuchy, to wszystko, co wynosimy w swoim telefonie, to myślę, że to będzie naprawdę bardzo interesująca lektura. I ostatnia, 6. kategoria to gorączka letniej nocy, czyli książka, która po prostu kojarzy nam się z wakacjami z jakiegoś powodu i właściwie to było banalne. Ten wybór był oczywisty. Pierwsza książka, która mi przyszła do głowy, jak tylko słyszałam o tej kategorii, to była książka Szeptucha Katarzyny Bereniki-Miszczuk, dlatego że absolutnie kocham ją, w sensie naprawdę uwielbiam tą serię, mogłabym ją czytać raz w miesiącu. I jakby słowiańscy bogowie, słowiańskie wierzenia, hasanie po lesie i strach przed kleszczami itd., itd., te wszystkie elementy mi się kojarzą tak bardzo nieodłącznie z latem, że jakby wybór był oczywisty. I uważam to za taką nagrodę, którą przeczytam rzeczywiście dopiero na samym końcu, dlatego że naprawdę nie mogę się doczekać tego, żeby przeczytać ją kolejny raz. I to tyle. To było 6 kategorii wakacyjnego maratonu czytelniczego. Koniecznie dajcie znać, czy macie zamiar dołączyć, czy może już jesteście w trakcie, jakie książki wy byście wybrali. I pamiętajcie, żeby koniecznie subskrybować kanał i dawajcie łapkę w górę, jeżeli filmik wam się podobał. I do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć!